Witam serdecznie Państwa na naszej drugiej części naszego wykładu dotyczącego kwasów. No, zaczynamy doświadczenia. Zacznijmy sobie może od naszej pierwszej reakcji, którą poznaliśmy na wykładzie, czyli otrzymywanie kwasów tlenowych. Jak Państwo pamiętają, mówiłem tam, że aby otrzymać odpowiedni kwas tlenowy, potrzebny jest bezwodnik kwasowy bądź te właśnie odpowiedni tlenek niemetalu, który w połączeniu z wodą da nam odpowiedni kwas. Żeby mieć pewność, że podczas naszej reakcji powstanie kwas, użyjemy sobie wskaźnika, który nazywa się oranż metylowy. Oranż metylowy jest wskaźnikiem, który w środowisku obojętnym, jak tutaj widzimy na kamerze, ma barwę pomarańczową. Natomiast w kontakcie z kwasem otrzymuje on barwę czerwoną. Zacznijmy sobie może na początku od otrzymywania kwasu siarkowego 4, o którym mówiłem na wykładzie. W tym celu będziemy potrzebowali siarkę oraz tlen. Tlen oczywiście mamy dostęp, który znajduje się w powietrzu. Dlatego w pierwszym naszym etapie reakcji spalimy sobie naszą siarkę i włożymy ją do naszej kolby, w której mamy wodny roztwór oranżu metylowego. Na początku nabiorę sobie niewielką ilość siarki na łyżkę do spalań. Podpalę nasz palnik spirytusowy. Pomijanie widać, ale tutaj mniej więcej pod światło, ale ja widzę tutaj, mam pewność, że ten pomij mamy. No i chwilę musimy poczekać i spalić naszą siarkę w płomieniu. Pierwszym etapem jest takim, że nasza siarka topi się. O, powoli zaczyna się palić. Siarka pali się bardzo ładnym niebieskim płomieniem. Siarka nam się stopiła. Pojawiają nam się, że jak tutaj powiem, pojawiają nam się opary. Te opary, ten dym, który tutaj widzimy, jest to nic innego jak nasz tlenek siarki 6. Przepraszam, tlenek siarki 4. No i teraz tak przygotowaną właśnie naszą jakby tutaj, o, mamy. I tak przygotowaną właśnie stopioną siarkę wkładam do zlewki, z kolby z wodnym roztworem oranżu metylowego. Chwilę poczekamy. Siarka się powoli na tej spala. Powinien pojawić nam się dym. A jak widzimy, zebrał nam się dym. Jak widzimy, pojawił nam się dym w naszej kolbie. Teraz całość zamieszamy. Jak widzimy, nasz oranż metylowy zmienił barwę z pomarańczowej na czerwoną, co świadczy o tym, że powstał nam w reakcji pożądany kwas, czyli w tym przypadku kwas siarkowy 4. Kolejną reakcją, jaką chciałbym Państwu pokazać, jest reakcja, która będzie przebiegała na zasadzie, że coś mocniejszego wypiera nam coś słabszego. Jak wcześniej na wykładzie poznaliśmy sobie taką zasadę o mocy kwasów, tak, że mamy mocniejszy, słabszy kwas. Chciałbym teraz właśnie Państwu zaprezentować, na jakiej zasadzie to będzie działało. W tym celu do naszego doświadczenia będziemy potrzebowali soli, która nosi nazwę siarczan 4 sodu oraz kwasu siarkowego 6, stężonego kwasu siarkowego 6. Stężony kwas siarkowy 6 nosi również nazwę oleum. Dlaczego nosi nazwę oleum? Z tego względu, że gdybyśmy wzięli go na rękawiczki, nie mówię tutaj na gołe, mówię dłonie, ponieważ jest on bardzo, bardzo żrący, higroskopijny. Dlaczego higroskopijny? To znaczy, że jest higroskopijny, dowiemy się w następnym doświadczeniu. Ma nazwę oleum, ponieważ jakbyśmy go rozsmarowali sobie, powiedzmy, na rękawiczkach, tak, ma konsystencję takiego oleju i jest tłusty faktycznie. Stąd nazwa oleum. No ale wracając do jakby meritum naszego tutaj doświadczenia. Kwas siarkowy 4 jest o wiele słabszy niż kwas siarkowy 6, zwłaszcza stężony kwas siarkowy 6. I w reakcji właśnie siarczanu 4 sodu z kwasem siarkowym 6
ten kwas, który jest ukryty w soli, czyli kwas siarkowy 4, zostanie wyparty. W tym przypadku zostanie wyparty w postaci wody i tlenku siarki 4. Jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, tlenek siarki, kwas siarkowy 4 jest mało stabilnym kwasem i on automatycznie będzie się rozpadał na wodę i właśnie tlenek siarki 4. Dlatego zobrazujemy sobie to doświadczenie. Mam tutaj w zlewce przygotowaną, jak widzimy, odpowiednią ilość siarczanu 4 sodu. Jako wskaźnika posłuży nam papierek lakmusowy. On, jak widzimy, gdy jest suchy bądź w środowisku obojętnym, będzie miał taką właśnie żółtą barwę. Namoczmy go sobie trochę. Odłóżmy sobie może nasz papierek na razie na bok. I do naszej zlewki dodamy dosłownie 2-3 krople stężonego kwasu siarkowego 6. W tej reakcji będzie wydzielał się tlenek siarki 4, który ma bardzo nieprzyjemny, drażniący zapach. Dlatego dodam dosłownie kilka kropel. Reakcja nam zachodzi. I teraz uwaga, przystawiam do wylotu naszej zlewki, przystawiam papierek. Jak widzimy, nasz papierek zmienił barwę z żółtej na pomarańczową. Czyli świadczy o tym, że wydzielający się tlenek tworzy z wodą kwas. Tym właśnie tlenkiem, który się wydzielał, był tlenek siarki 4. Jak już wcześniej mówiłem, nasz kwas siarkowy 6 stężony jest silnie higroskopijny. Co to znaczy, że coś jest, jakiś związek chemiczny, substancja chemiczna jest higroskopijna? Znaczy to, że będzie on jakby wysysał, pobierał wodę z otoczenia, w jakim ten dany związek na przykład chemiczny się znajduje. Żeby zobrazować, jak silnie higroskopijny jest kwas siarkowy 6, przeprowadzę doświadczenie zwęglenia cukru. Nie będę go spalał ani nic, użyję tylko i wyłącznie kwasu siarkowego 6. W tym celu w zlewce mam przyszykowany cukier w postaci sacharozy. Sacharozę każdy z nas ma w domu, słodzi sobie nią kawę, herbatę, dodajemy do ciast, do różnego rodzaju potraw, tak, do wypieków. I naleję teraz do naszej zlewki, bardzo ostrożnie oczywiście, no powiedzmy odpowiednią ilość kwasu siarkowego 6. Prosto z butelki. I na całość, jakby na tą całą naszą reakcję, będziemy musieli chwilę niestety poczekać. Możemy chwili się przypatrzeć, jak to cała reakcja wygląda. Jak widzimy, nasz cukier powoli zaczyna na dole brązowieć, zaczyna się robić czarny.
Jak widzimy, zawartość naszej zlewki, zaczyna bulgotać, tak? Pojawiają się opary. Te opary, które prawdopodobnie się wydzielają, są to może tlenki siarki, ewentualnie para wodna, która nam się wydziela. Jak zobaczymy po chwilę, za chwilę co się stanie, jak widzimy całość, jakby zawartość naszej zlewki podnosi się. Z tego względu, że nasz tutaj kwas siarkowy, który zareagował z cukrem, tak, rozpada się na właśnie parę wodną i dwutlenek węgla. I on powoduje, tak, dwutlenek węgla oraz pozostaje też również sam czysty węgiel. I w ten właśnie sposób następuje wypieranie całej zawartości naszej zlewki, tak, do góry. Jak widzimy, powoli wychodzi czarny, jakby zwęglony po prostu cukier. Czyli tak silnie higroskopijny, tak silnie żrący jest stężony kwas siarkowy 6. Kolejnym doświadczeniem, jakim chciałbym Państwu pokazać, jest otrzymywanie tlenku azotu 4, o którym wcześniej była mowa na naszym wykładzie. Żeby otrzymać ten tlenek, będziemy potrzebowali stężonego kwasu azotowego 5 oraz, jak widzimy tutaj w zlewce, mamy kilka fragmentów drutu miedzianego. Aby przeprowadzić tą reakcję do naszej zlewki, wlejemy niewielką ilość stężonego kwasu azotowego 5. Jak Państwo zdążyli pewnie już zauważyć, wszystkie reakcje, które tutaj dzisiaj przeprowadzamy, są przeprowadzane na świeżym powietrzu z tego względu, że wydzielają się podczas naszych reakcji gazy, które są szkodliwe bądź trujące i dla bezpieczeństwa przeprowadzamy je na świeżym powietrzu. W tym celu do naszej właśnie tutaj zlewki wlejemy niewielką ilość stężonego kwasu azotowego. Reakcja powinna przebiegać w sposób bardzo gwałtowny. Jak widzimy, zawartość naszej zlewki zmienia barwę. Miedź reaguje ze stężonym kwasem azotowym 5. Jak widzimy, z naszej zlewki zaczynają wydzielać się pomarańczowo-brunatne opary właśnie tlenku azotu 4, o którym wcześniej mówiłem Państwu na naszym wykładzie. Możemy się zaraz zobaczymy. Właśnie świetnie widać, jak właśnie ten tlenek azotu 4 się wydziela. On ma właśnie taką brunatną, taką właśnie barwę. Tlenek azotu 4 jest gazem bardzo trującym i szkodliwym. Tak? Ma bardzo nieprzyjemny, taki duszący zapach. Właśnie dlatego te wszelkiego rodzaju reakcje dzisiaj, które Państwu tutaj przedstawiam, przeprowadzam na świeżym powietrzu, bądź ewentualnie, gdybym mógł, to bym przeprowadzał, gdybyśmy mieli, posiadali, to mógłbym je ewentualnie przeprowadzać pod wyciągiem w pracowni. Kolejnym doświadczeniem, jakie chciałbym Państwu pokazać, będzie otrzymywanie kwasu krzemowego 4. Na wykładzie wspominałem o tym, że kwasy, które znajdują się, powiedzmy sobie, w świecie chemii, nie zawsze występują w postaci ciekłej, tak? Część kwasu występuje w postaci stałej. Tak, przykładem takiego kwasu będzie właśnie kwas krzemowy 4, który właśnie występuje w postaci takiej, powiedzmy sobie, galarety, tak? Żeby przeprowadzić to doświadczenie do suchej oczywiście i czystej zlewki, dodamy niewielką ilość soli o nazwie szkło wodne, bądź jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, to krzemień 4 sodu. Jest to dość gęsta ciecz, dlatego dodajmy ją razy dwie takie dobre porcje. Tak.
kręcimy butelkę, żeby nam tutaj się w razie czego nie wylało. Tak. Zawartość naszej zlewki, dodajmy niewielką ilość wody, żeby rozcięcić sobie nasz roztwór. Probówkę wstrząsnę. Jak widzimy, powstał nam klarowny tak roztwór. Nic nie widzimy, żadnych ani tutaj jakichś ciał stałych, czy tak zwanych inaczej potocznie, powiedzmy sobie, glutów. No, ale teraz, żeby udowodnić Państwu, że kwas krzemowy 4 jest ciałem stałym i w wodzie jest nierozpuszczalny, no to w tym celu, tak, do jakby naszej próbówki dodajmy roztworu kwasu siarkowego 6. Dodaję niewielką ilość. I uwaga, całość wstrząsnę. Jak widzimy, w naszej zlewce, w naszej, przepraszam, próbówce, pojawił się galaretowaty osad, czyli pojawił się kwas krzemowy 4, który w wodzie jest nierozpuszczalny i występuje w formie, powiedzmy, takiego żel. Ostatnim doświadczeniem, jakim chciałbym dzisiaj Państwu pokazać, jest reakcja wcześniej już wspomniana otrzymywania właśnie kwasu solnego, inaczej zwanego kwasu chlorowodorowego. Tutaj w zlewce mam przygotowaną niewielką ilość chlorku sodu oraz tutaj mam odmierzoną też, żeby łatwiej było tutaj operować, niewielką ilością, mam niewielką ilość stężonego kwasu siarkowego 6. Żeby zobaczyć, czy nasza reakcja przebiegnie, no, że tak powiem, czy otrzymamy gazowy chlorowodór, w tym celu znowu użyjemy sobie wskaźnikowe papierka wskaźnikowego, który oczywiście namoczymy sobie na początku w wodzie destylowanej. No i dodajmy do naszej zlewki stężonego kwasu siarkowego 6. Zachodzi gwałtowna reakcja. Opary, który tutaj widzimy, jest to chlorowodór. Ja przyłożę może papierek lakmusowy. Jak widzimy, papierek lakmusowy momentalnie stał nam się czerwony. Tak? Czyli wykonaliśmy doświadczenie, w której potwierdziliśmy, że wydzielającym się gazem jest kwas. W tym przypadku naszym kwasem będzie kwas chlorowodorowy. Chlorowodór ma bardzo nieprzyjemny, drażniący zapach. Działa drażniąco na błony śluzowe nosa, czy błony śluzowe znajdujące się w przełyku, czy w gardle. Tak? Gazowy chlorowodór bardzo gwałtownie reaguje z różnymi metalowymi częściami stalowymi, tak? Stalowymi postaciami, powodując bardzo szybką, tak, korozję tychże metali. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następny nasz wykład online, który będzie tyczył się soli.